Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy nagrody za Mistrzostwa FUT. Jak wiecie, ostatnio udało nam się wbić elitę. Zostały jeszcze dwa spotkania do rozegrania, ale tak naprawdę nie było już sensu grać, bo i tak też byliśmy elitę miesięczną, czyli za miesiąc listopad dostaniemy paczkę z 11 informami. Także no, będzie ciekawie, o to walczyłem i to nam się udało osiągnąć. Prawdopodobnie w okolicach połowy grudnia dostaniemy tę paczkę z 11 informami. Także może się dziać, bo możemy trafić i Ronaldo na ST, i Neymara, też informa 9-3. Także będzie grubo. Tutaj dostajemy oczywiście 70 tysięcy monet, paczkę za 100 tysięcy i paczkę z 3 informami. Także tradycyjny zestaw. Tutaj widzimy, jesteśmy zakwalifikowani. No i też dzisiaj o 15, słuchajcie, zapraszam Was na live'a, link znajdziecie w opisie i pewnie w komentarzu, gdzie będziemy robić składzik już na jutro, czyli na piątek, na Mistrzostwa FUT. No i w piątek potem już też będzie stream na YouTubie, no ale dzisiaj jeszcze na Twitchu od 15. Dobra, co tu dużo mówić, zaczynamy. Pierwsza paczka za 100 tysięcy, Inform Aguero jest do trafienia i w środku mamy, słuchajcie, nie mówcie, że to jest Koulibaly. To jest Koulibaly. Koulibaly to jest najlepszy traf w paczce za 100 tysięcy. Przepraszam bardzo, ale jaki jest sens otwierania paczek za 100 tysięcy, kiedy tu nic nie ma, no nic kompletnie nie ma, no. Może nie będę komentował tego, co się wydarzyło w paczce za 100 tysięcy za bardzo. I otwórzmy paczkę z 3 informami. Błagam, dajcie coś mocnego w końcu. I uwaga, o Brazylia. I to będzie Marquinhos, najlepszy traf, a więc bez Aguero, bez Hummelsa, bez Godina, tylko z Marquinhosem. Marquinhos jedynie może być coś tu warty. No i to jest no w okolicach 40 tysięcy, może do 45 w porywach dojdzie. Oprócz tego jest Lopez, którego wartość to tak naprawdę Quicksell. I oczywiście Vossen, też świetny traf, naprawdę. I ten zawodnik jest warty 40 tysięcy. Aha, bo są wyzwania z azardem, ale jajca. I ten bossem przez to wyzwanie też ma swoją wartość. No dobra, całkiem okej, słuchajcie, bo z jakieś 100 tysięcy wyciągniemy pewnie z tych informów. 70 tysięcy było w końcach, czyli 170. No i tam tych piłkarzy, no nie wiem, za ile sprzedam pewnie. Quicksell chyba całej paczki około 15 tysięcy, pewnie coś tam wyrwiemy lekko więcej, więc może 20, więc takie 190 tysięcy pewnie ogólnie dostaniemy za te FUT Champions, czyli tak tradycyjnie można powiedzieć. Zobaczymy, co za to nam się uda zrobić. Dzisiaj zapraszam Was na live, gdzie będziemy budowali właśnie skład na FUT Champions. Ceny strasznie poszły do góry, a ja właściwie nie mam składu, no i mam nadzieję, że coś ciekawego wymyślimy, a jak nie, to mi pomożecie. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia, hej!